Na otwarciu mariny było tak pięknie. Były balony i nawet fajerwerki. Miało być też tak miło na ostatniej sesji Rady Miejskiej Grudziądza. Uściski, gratulacje, ale tylko do pewnego momentu. Do momentu, kiedy radny Sławomir Szyszka rozpoczął wypowiedź na temat ruchomego mostu w niedawno wybudowanym grudziąckim porcie. Pewnego dnia kontroler spowalnictwa, przechadzając się po nowym porcie, zauważył rzeczy, które mogą budzić nie tylko zdziwienie, ale wręcz zaniepokojenie. Pan Michał Wiśniewski, kontroler do spoin, spawalnictwa, będąc kiedyś na spacerze i bardzo dużo słuchając też wypowiedzi, opinii na temat portu Marina, stwierdził, że skoro na każdym kroku jest tyle nieprawidłowości, postarał poświęcić chwilę czasu, żeby posprawdzać pewne rzeczy, a ze względu na to, że z jego dziedziny spawalnictwa bardzo dużo rzeczy się tam działo, też postanowił to sprawdzić. Gdyby to tylko most, to zawsze można by obejść port dookoła. Jednak nie tylko o sam most chodzi, ale również o przewracające się płoty, zawalające budynki, brak zejść i wejść i nawet o trawę, która w tym miejscu nie chce rosnąć. No, w jaki sposób dokonano odbioru, możemy się domyślać. Skoro się płoty przewracają, skoro budynki się zapadają, skoro nie ma zejścia dla inwalidów, skoro nie ma zejścia dla matki z wózkiem do portu, to kto dokonał tego odbioru? Trawa nie rośnie, która była posiana za kilkaset tysięcy złotych. No to ja czegoś nie rozumiem. Na jakiej zasadzie ten odbiór został dokonany? Wróćmy jednak na chwilę do samego mostu. Co jest z nim nie tak? Wszystko w materiale przedstawionym przez Sławomira Szyszkę. A może to zwyczajnie od nadmiaru miłości most może się zawalić? Chyba nie, bo daleko nam jeszcze do mostów takich jak chociażby w Bydgoszczy, gdzie faktycznie grozi już prawie katastrofa budowlana z powodu nadmiernego tonażu. Okazało się, że spawy są niedokończone, są pęcherze, jest rdza, są pęknięcia i stwierdził ten pan kontroler, że grozi mostek zawaleniem i niezwłocznie w trybie pilnym powinna być podjęta decyzja przez pana prezydenta albo zamknąć ten mostek, albo coś z tym zrobić, no bo grozi katastrofą. Sam mostek, jak się okazuje, i całe szczęście, jest jednak na gwarancji. Zapewnia nas o tym wiceprezydent Grudziądza, Marek Sikora. Oczywiście na każdy element rewitalizacji obszaru poprzemysłowego jest gwarancja, na most bodajże 5-letnia, w tym gwarancja na powłokę tego mostu 5-letnia, czyli na to, co zostało położone, czyli ochrona antykorozyjna i pomalowanie samo. Radny Sławomir Szyszka ma jednak spore wątpliwości, czy most przetrwa wystarczająco długo. Nawet do samej naprawy. Po pięciu latach będzie mostek sprawdzany, do tego momentu najprawdopodobniej... Przegląd, ale jeżeli jest w takim stanie, to nie wiem, czy on wytrzyma 5 dni, czy 50 dni. Nie umiem tego powiedzieć, nie jestem ekspertem, opieram się tylko na opinii biegłych. Urząd Miasta komentuje sprawę jednoznacznie. Kampania wyborcza. No to, co dzisiaj słyszeliśmy, to jest jakieś kuriozum. Zawsze mówię w okresie kampanii wyborczej, no wiele tego typu dziwnych ludzie przynoszą pomysłów, tak, i wskazują, nie wiem, że się zawali na most ostatnio, że mieliśmy za wąskie tory na Legionów, tak. Wszelkie niedociągnięcia, punktowa korozja, to wszystko zostanie naprawione, jak zapewnia nas Marek Sikora. Obiekt jego zdaniem odbierało wielu fachowców, specjalistów, a więc można po nim nadal spacerować. Oczywiście te miejsca punktowe, w których wychodzi korozja, zostały oczywiście zgłoszone do wykonawcy, do poprawki. Natomiast pamiętajmy, że tego typu obiekt odbiera szereg osób, fachowców, inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi czy konstruktorskimi, jak i też na samym końcu wydaje zgodę na użytkowanie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i te wszystkie osoby no, ręczą swoim nazwiskiem, swoimi uprawnieniami, że jest wszystko w porządku. A więc się zawali czy się nie zawali? Czy spacer po moście w marinie jest bezpieczny? Odpowiedź nadchodzi niespodziewanie od specjalisty, który po wnikliwych kontrolach uspokaja i rozwiewa wszelkie wątpliwości. No powiem tak, przeczytali to, nie? Pokiwali głowami i powiedzieli, że most się nie zawali. Cóż mogę powiedzieć? No?